Dziś w Wiadomościach Gminnych między innymi pierwszy turniej piłki nożnej w Błocie. Relacja z Dni Pruszkowa 2015. 13. Przysieckie Święto Ziół. Źlinice w konkursie na najpiękniejszą wieś opolską. Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się nietypowy turniej piłki nożnej w Błocie, tak zwany Błot Soccer. Te niecodzienne rozgrywki sprawiły wiele frajdy nie tylko uczestnikom turnieju, ale przede wszystkim zebranym kibicom. Mamy nadzieję, że impreza wpisze się w kalendarz wydarzeń sportowych gminy, a może nawet całego województwa na stałe. W dniach 21-23 sierpnia obchodziliśmy Dni Pruszkowa. Pierwszym dniem świętowania był piątek. O 18:00 w kościele po ewangelickim odbył się koncert niemieckiego wykonawcy Salonor Scherstera Hofberga, który zabrał nas w muzyczną podróż do krainy walców i operetek. Najmłodszych uczestników Dni Pruszkowa organizatorzy zagwarantowali świetną zabawę pod opieką piratów. Trochę historii można było zaczerpnąć podczas pokazu ginących zawodów. Na stoiskach rzemiosła artystycznego można było poznać jego prawdziwe oblicze. Dla fanów muzyki śląskiej przygotowano coś specjalnego, czyli Biesiadę Śląską. Na scenie zaprezentowały się Julia i Kola oraz Grzegorz Stasiak. Już zdradził moja żona. Je, a ty na mnie ostro. A ile razy? Jego dom, ale zaraz, ja się przyszedł spowiadać, a nie chwalić. Nie zabrakło również sportu. Na stadionie miejskim w Pruszkowie odbyły się 3 turnieje. Turniej siatkówki, turniej tenisowy oraz Sergio Kiss Cup. Z okazji Matki Boskiej Zielnej w Przysieczy 15 sierpnia po raz 13 odbyło się Przysieckie Święto Ziół. Na scenie wystąpiła kabaretowa orkiestra Dęta pod przewodnictwem Andrzeja Bojarskiego, Roskauer Echo oraz Andrea Risze. Przysieckie Święto Ziół już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w naszej gminie. Przygotowania do konkursu na najpiękniejszą wieś opolską 2015 ruszyły już parę miesięcy temu. Jak mówią mieszkańcy, konkurs był po części okazją, by tchnąć w nią nowe życie. W piątek 31 lipca Źlinicę odwiedziła specjalna komisja, która szczegółowo i wnikliwie przyglądała się wiosce. Wyniki konkursu poznamy już 6 września w Byczynie podczas dożynek wojewódzkich. Już 13 września zapraszam na gminne dożynki w Źlinicach. Uroczysta msza święta o godzinie 12:00. Zapraszamy! Zapraszamy na turniej piłkarski już w najbliższy weekend, 5-6 września. Multiplay Cup. Zaczynamy o godzinie 10:00. Aktualne galerie zdjęć i relacje z imprez dostępne na stronie www.pruszkowinfoopole.pl. Sponsorem wiadomości jest firma Widera, międzynarodowy przewóz osób. Na miejsce, na czas, na pewno. Firma Bassau, producent chemii basenowej. www.bassau.pl. Farmcom, serwis komputerowy, kompleksowe usługi informatyczne. Info Opole, portal informacji lokalnych.